to są rzeczy do manipulacji. Ale nie manipulacji ludźmi czy ich zachowaniem, ale do manipulacji w przestrzeni, w powietrzu. Na czym takie manipulacje polegają oraz od czego w ogóle zacząć i który z tych rekwizytów jest dobry na start, a który jest nieco trudniejszy, dowiecie się już za chwilę. Zapraszam. Manipulacje jest to proces wykonywania precyzyjnych ruchów dowolnym przedmiotem w celu uzyskania ciekawych efektów wizualnych. Manipulacje obejmują bardzo wiele czynności, m.in. kręcenie w palcach, nadgarstku, pchania, toczenia po ciele, podrzuty i wiele, wiele innych. Jednak nadrzędną ideą manipulacji jest to, jaki dana czynność będzie dawać efekt wizualny. Dlatego kształty rekwizytów do manipulacji są stworzone tak, aby maksymalizować właśnie te efekty. Jednym z najciekawszych efektów manipulacji przedmiotami są kinetyczne iluzje optyczne. Jest to sytuacja, w której przedmiot podczas ruchu zaczyna nabierać pewnych cech, których w rzeczywistości nie posiada. Na przykład w tej sytuacji mamy wrażenie, jakby małe koło poruszało się niezależnie od tego dużego. Jednak w rzeczywistości są to dwa połączone ze sobą koła, a pozorny, niezależny ruch jest tylko iluzją optyczną. Rekwizytem, od którego warto zacząć swoją przygodę z manipulacją, jest księżyc. Jest on bardzo prosty do nauki i wystarczy już jeden księżyc, aby tworzyć niezwykłe wizualne efekty. Bardzo dobrze sprawdza się przy manipulacji pełną dłonią, jak również samymi palcami, tak zwanym fingerspinem. Łatwość tego rekwizytu polega na tym, że jest on bardzo odporny na niedokładności. Oznacza to, że nie musimy wykonywać technik bardzo precyzyjnie, aby wyglądały spektakularnie. Księżyce łączą w sobie właściwości różnych rekwizytów. Możemy m.in. używać technik, których nauczyliśmy się na wachlarzach. Natomiast gdy nieco zmienimy uchwyt, jesteśmy w stanie używać księżyców niemalże jak bojek. Także techniki z ringów czy eight-ringów mają tutaj świetne zastosowanie. Nieco trudniejszym rekwizytem do nauki są bugęgi, czyli kije w kształcie litery S. Triki na bugęgach, w szczególności izolacje, wymagają już nieco większej precyzji ruchu niż na księżycach. Ponadto bugęgi są znacznie większe od księżyców, co również nie ułatwia ich obsługi. Techniki na bugęgach bardzo przypominają techniki na kijach, więc jeżeli masz doświadczenie w kręceniu kijami, szybko nauczysz się również bugęgów, które dają znacznie więcej możliwości niż zwykłe kije. Najbardziej spektakularne ruchy na bugęgach, których nie da się wykonać na żadnym innym rekwizycie, są płaszczki, nazywane też żółwiami morskimi albo meduzami. Polegają one na falowym łamaniu płaszczyzny, dzięki czemu tworzy się iluzja elastyczności. Bardzo wizualną grupą trików na czterech bugęgach są także mandale. Rekwizytem do manipulacji, który znacznie różni się od pozostałych, są szaotiki. Posiadają cztery elastyczne narożniki, dzięki czemu mogą morfować w różne geometryczne kształty. Nauka tego rekwizytu nie jest bardzo trudna, jeżeli używamy dwóch rąk. W technikach na jedną rękę trzeba już znacznie więcej precyzji i cierpliwości. Oczywiście możliwe jest kręcenie dwoma szaotikami naraz, ale na początek polecamy naukę jednego. Szaotiki stworzone zostały przez polskiego artystę ukrywającego się pod pseudonimem Szao. Ósemki, zwane też eight-ringami, są znacznie trudniejsze do nauki niż bugęgi czy księżyce.
podczas wykonywania poszczególnych figur trzeba być bardzo dokładnym i precyzyjnym. Nie ma tu zbyt wiele marginesu na popełnianie błędów i niedociągnięcia. Tyczy się to zwłaszcza izolacji. Dobrze wykonywane intrygi potrafią nieźle namieszać w głowie widzowi, zwłaszcza kiedy mamy ich większą liczbę. Do rodziny intrygów zaliczamy różne dziwne kształty, m.in. taka hybryda koła i kwadratu. Pozwala ona przesuwać się względem linii prostych, a także izolować po okręgu. Nieco inną hybrydą jest taki oto kształt koła z kwadratem. W tym wypadku koło i kwadrat stykają się ze sobą, co daje również nieco inne możliwości. Ta figura przypomina mi nieco pracę tłoków w silniku. Koła i kwadraty to nie jedyne kształty. Jak już pewnie możecie się domyślać, kolejny będzie trójkąt z kołem. Tutaj, poza klasycznymi izolacjami, możemy traktować trójkąt jak strzałkę, która wyznacza kierunek poruszania się rekwizytu. Chyba najtrudniejszym rekwizytem do manipulacji są koła w kole, zwane także pawimi oczkami lub po angielsku closed circles. Rekwizyt ten poruszamy niemal wyłącznie trzema palcami, czyli tak zwanym fingerspinem. Największa trudność w manipulacji kołami w kole wynika z tego, że punkt, w którym trzymamy koło, nie jest środkiem ciężkości, dlatego musimy używać dużo więcej siły, gdy poruszamy koła do góry, a dużo mniej, gdy poruszamy nimi w dół. Większość rekwizytów do manipulacji jest ze sobą kompatybilna, czyli możemy je łączyć w różne zestawienia. Takie mieszanie rekwizytów jest wyjątkowo trudne, ale pozwala uzyskać naprawdę unikalne efekty wizualne. I jak pewnie zauważyliście, jest to możliwe dzięki temu, że koła są dokładnie tej samej średnicy i tej samej grubości ścianek. Dlatego połączenie eight-ringów z kołami w kole, kwadratami czy kołem i trójkątem nie stanowi żadnego problemu, a jest ciekawym urozmaiceniem do naszych występów. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wiedza w nim zawarta wyjaśniła Ci, czym są manipulacje przedmiotami i do czego te wszystkie rzeczy służą. Daj nam znać, który z tych rekwizytów najbardziej Ci się podoba, a może masz już któryś w swojej kolekcji i od dawna trenujesz. Dzięki raz jeszcze i do następnego. Cześć!